Facebook. Dobra, jesteśmy już na żywo. Dobra, jesteśmy na żywo i czekamy, aż ludzie przyjdą, po prostu, że ci pokażę. Ale mówię, 30 sekund trwa, zanim się pojawimy na Facebooku. I wtedy możemy zacząć. Okay. A ja sobie przygotuję. A nie, prezentację mam przygotowaną. Jeszcze nikogo nie widzę. Okej, tutaj. Tu. Niestety będzie. Dobra, jedna osoba już jest. Zaczynamy. No dobrze, to jeszcze chwilkę, niech tam się pozbierają trochę. Dobrze. Oj, muszę sobie przyspieszyć. Okej. Dobra, dzień dobry, już ktoś jest. Dajcie znać, gdzie nas widać, gdzie nas słychać. Jesteśmy już z profesorem gotowi, zwarci. Cześć. O, jest troszkę. Cześć. Jesteśmy tutaj, jeszcze sobie uruchomię na drugim, żeby mieć podgląd, jak to będzie wyglądało. Dobrze, Łódź już jest. Dobrze, tu już leci. Okej. Stara zabawa, skąd jesteście? Koszalnie widać i słychać. Dzień dobry wszystkim, witamy. Czy profesor widzi te komentarze? Tak. Nie, ja nie widzę. Uczyłem, tak? Widzę tylko ciebie, Kasiu. Okej. A siebie? Siebie też. Dobrze. O, już myślałam, że nie widzę. Dobrze. Nie ma co, już po prostu jesteśmy już prawie 50 osób w tym momencie, więc zaczynamy od razu. Nie mamy dzisiaj za wiele czasu, więc profesor Tarnowski, to jest Szpital imienia Orłowskiego w Warszawie. I dzisiaj będzie wykład na temat, panie profesorze, proszę podpowiedzieć. Na temat chirurgicznego leczenia cukrzycy, właściwie zespołu metabolicznego bardziej, no i cukrzycy w szczególności, bo cukrzyca jako podstawowy składnik zespołu metabolicznego. Dobrze, w takim razie ja odpalam prezentację i pan profesor oddaje głos już, gdzie to było? Tu. Mam nadzieję, że to teraz tu. I tu. I zaczynamy. Nie wiem, czy już widać. Widać? Wchodzi. Dobrze, już widać. No to proszę bardzo. Dobrze, proszę Państwa, więc dzisiaj parę słów na temat metod chirurgicznego leczenia cukrzycy typu drugiego. Poproszę następny. Okej. Okay. O, no tu o mnie jest, no to powiedzmy, że jesteśmy tu trochę tak, obrandowani Medicoverem, ale to jest jedno z miejsc, gdzie ja pracuję. Moje główne miejsce pracy to jest Szpital imienia profesora Orłowskiego w Warszawie, Czerniakowska 231. Tam głównie jestem zlokalizowany i operuję chorych bariatrycznych i chirurgię metaboliczną. Medicoverze od czasu do czasu również przyjemne miejsce. Proszę bardzo, dalej. I panie profesorze, jak pan jeszcze powiedział, gdzie pana znaleźć na tych wizytach, bo ja pamiętam, za bariametr jest jakieś inne miejsce, prawda? Też tak, ja pracuję, jeżeli chodzi o wizyty, o konsultacje, to w dwóch miejscach. Polska Fundacja Gastroenterologii w Warszawie, Waryńskiego 10A i Szpital LuxMed, ulica Puławska 455, Warszawa. To są moje dwa główne miejsca do konsultacji. Natomiast główne miejsce pracy to jest Czerniakowska. No i również operuję, nie konsultuję, ale operuję tam w Medicoverze. Tam jest taki cały zespół, który zajmuje się bariatrią, są interniści, konsultuje tam pan profesor Kielar, ale jestem jednym z dwóch chirurgów tam operujących, jest profesor Kielar i jestem ja. Proszę Państwa, powiem parę słów na temat właśnie tejże chirurgii metabolicznej, co to takiego jest, bo jest to termin, który w tej chwili przewija się bardzo często w piśmiennictwie. I termin ten wprowadzono w 1978 roku, po raz pierwszy użył go Henry Buchwald. I chirurgia metaboliczna są to operacje wykonywane na prawidłowych narządach lub układach w celu osiągnięcia efektu biologicznego prowadzącego do poprawy zdrowia. Żeby to na ludzki język przełożyć, to najprostszym przykładem jest właśnie cukrzyca typu drugiego, czy zaburzenia gospodarki lipidowej, gdzie nie operujemy trzustki, a operujemy żołądek i poprzez operację żołądka osiągamy efekt leczniczy, który jakby zależy od zupełnie innych narządów, a nie od żołądka, prawda? Bo wiemy, że teoretycznie przynajmniej cukrzyca, żołądek z cukrzycą niewiele ma wspólnego, natomiast osiągamy zupełnie inny efekt leczniczy związany z cukrzycą. Proszę bardzo, poproszę dalej. Przykłady. Chirurgia. Cofnij, Kasiu, jeśli możesz. Okay.
resekcja żołądka i wagotomia z powodu choroby wrzodowej dwunastnicy. Prawda? Teraz choroby wrzodowej dwunastnicy praktycznie nie ma, występuje ona bardzo rzadko, no bo mamy znakomite leki, blokery pompy protonowej, ale kiedyś tych leków nie było i resekcja żołądka z wagotomią to były podstawowe operacje na dyżurze, bo przyjmowaliśmy głównie chorych albo z krwotokami, albo z przedziurawieniami, więc operowało się co innego, żeby osiągnąć efekt leczniczy na przykład w dwunastnicy. Czy splenektomia z powodu chorób płytek krwi, prawda, czy tak zwanej trombocytopenii. Rozmaite ablacje endokrynologiczne, czyli usuwanie narządów wydzielających hormony w przebiegu rozmaitych nowotworów, czy na przykład częściowy bypass krętniczy z powodu hiperlipidemii. Dzisiaj też tej operacji się nie wykonuje, ale kiedyś, kiedy nie było jeszcze chirurgii bariatrycznej, chirurgii metabolicznej, no to była to jedna taka z pierwszych operacji, które proponowano, czyli robiliśmy operacje na jelitach, żeby leczyć coś zupełnie innego. Proszę, następne. Kim jest taki chirurg metaboliczny? No, jest to troszkę coś więcej jakby niż chirurg bariatryczny, ponieważ celem działania chirurga metabolicznego jest nie tylko utrata wagi ciała, prawda, u pacjenta, ale przede wszystkim jest to skuteczne i długotrwałe wyleczenie wielu chorób przewlekłych chorób postępujących, chorób, które będą wyniszczały i jedną z tych chorób będzie tutaj cukrzyca. Proszę, następny. Jeżeli byśmy spojrzeli na leczenie zespołu metabolicznego, no to oczywiście chirurgia nie jest tu pierwszym wyborem i przede wszystkim zespół metaboliczny jest leczony zachowawczo. Natomiast jeżeli chodzi o skuteczność leczenia zachowawczego, no to proszę zobaczyć. Jeżeli mamy dyslipidemię, to leczymy to dietą i lekami, które trzeba przyjmować do końca życia. Nadciśnienie, leki do końca życia. Cukrzyca typu drugiego, niezależnie od tego, jakie leki będziemy brali, czy to leki doustne, czy insulina, czy jeszcze inne nowoczesne leki, które się w tej chwili używa, leki antyinkretynowe, również do końca życia. Jeżeli mamy otyłość, dieta, modyfikacje stylu życia, również do końca życia. Czyli możemy powiedzieć, że to leczenie zachowawcze jest dosyć marne, bo nie jesteśmy w stanie przy leczeniu zachowawczym wyleczyć żadnego z tych schorzeń. Proszę, następny. Natomiast chirurgia metaboliczna, jedna operacja spowoduje, że zarówno dyslipidemię, nadciśnienie, cukrzycę typu drugiego czy otyłość możemy bardzo skutecznie wyleczyć. Skuteczność, jak większość Państwa na pewno wie, jest tutaj znakomita. I to, co najważniejsze, jest przede wszystkim długotrwała. Proszę dalej. Prognoza, jeżeli chodzi o cukrzycę, jest wyjątkowo fatalna, bo prognozuje się, że w 2030 roku, czyli nie tak długo, ilość ludzi chorych na cukrzycę będzie prawie 400 milionów, a więc jest to niewyobrażalnie wielka ilość ludzi. W związku z tym koszty leczenia tej cukrzycy również będą niewyobrażalnie wielkie, bo w Stanach osiągną na całym świecie 192 miliardy dolarów, taka jest prognoza. W Polsce mogę powiedzieć, że na leczenie cukrzycy Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza 8% swojego budżetu, tylko na leczenie jednej choroby. A więc jest to więcej niż na nowotwory. Także są tu ogromne pieniądze, które wchodzą w grę i oczywiście wiemy, że jeżeli byśmy leczyli tych chorych inaczej, operacyjnie, no to można oprócz tych efektów zdrowotnych, o które przede wszystkim nam chodzi, ale można byłoby zaoszczędzić ogromną ilość pieniędzy, bo wówczas na tych chorych nie będą potrzebne, bo ci chorzy no nie będą chorowali, krótko mówiąc. Poproszę dalej. Następny poproszę, Kasia. Coś się zacięło? Nie. Czy dalej, to? Dalej. Następne. Następne, okej. Okay. Metaboliczna. Czy jeszcze dalej? A u mnie się nie zmienia nic. Okej. Okay. Nie? Ja widzę. Utknęliśmy na tym 2030. Okej, okay, to jeszcze raz. Ukryj i jeszcze raz spróbujemy po prostu. Coś mi się tutaj... Chciałam coś pokombinować. Dobra. I było tak pięknie. A no właśnie, to do góry. Do góry? Tu wcześniej? Tak. To? Jeszcze jedno wyżej. To? Jeszcze jedno wyżej. Okej. Okay. Dobra, to możemy lecieć dalej. Okej, okay, następny poproszę. Tak. Dobrze. Proszę Państwa, i mimo rozmaitych diet, nowoczesnych leków, prawda, programów edukacyjnych, cukrzyca typu drugiego jest główną przyczyną utraty wzroku. Jest główną przyczyną niewydolności nerek,
jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o nieurazowe amputacje kończyn, bo urazy są tutaj na pierwszym miejscu, zaraz za tym jest cukrzyca. Jest jedną z podstawowych przyczyn zawałów serca i udarów mózgu, na które umiera ogromna ilość ludzi, ale no, nie znalazłem, chociaż w pogotowiu długo pracowałem, nie znalazłem takiej karty zgonu, gdzie byłoby napisane, że chory umarł na cukrzycę, prawda? Pisze się umarł na zawał serca, umarł na udar mózgu, a nigdzie nie jest napisane, żeby umarł z powodu cukrzycy czy z powodu otyłości. W związku z czym, jeżeli się zagląda w te wszystkie rejestry, to cukrzyca jako bezpośrednia przyczyna śmierci w ogóle nie jest brana pod uwagę, podobnie jak otyłość. A niestety prawda jest taka, że ten zawał serca czy udar mózgu jest w przebiegu powikłań związanych albo z otyłością, albo z cukrzycą. No i tak jak wspomniałem, leczenie powikłań pochłada znaczną część budżetu narodowego na Funduszu Zdrowia. Proszę dalej. Zatem jak leczyć tego pacjenta? Czy podawać mu insulinę, jak i tak większość tych pacjentów ma albo ma hiperinsulinemię, bo ma oporność na insulinę, w związku z czym próbuje się jakby przełamać tą oporność, podając duże dawki, czy może jednak coś innego, czy może leczenie operacyjne? Wiemy, że dostępność tych nowoczesnych leków w Polsce jest dosyć marna, a więc insulina jest lekiem absolutnie podstawowym. Czyli po prostu zwiększamy dawki, żeby w końcu tą insulinooporność przełamać. Proszę bardzo. Proszę dalej. Jeszcze? Tak, to jest ok. Jeżeli chodzi o efektywność teraz różnych tych leków, które stosujemy w leczeniu cukrzycy, to proszę zobaczyć, że a może jeszcze inaczej, to efektywność możemy mierzyć takim wskaźnikiem oznaczając hemoglobinę glikowaną. Jeżeli człowiek ma prawidłowe parametry cukrzycowe, to ta hemoglobina glikowana nie powinna przekraczać 6,5%. Jeżeli jest chory na cukrzycę, która jest źle leczona, to ona potrafi być nawet 10%. Jeżeli hemoglobina glikowana jest wysoka, to wzrasta znacznie ryzyko zgonu człowieka. Więc to leczenie, które my będziemy proponować pacjentowi, między innymi chodzi również o obniżenie tej hemoglobiny glikowanej. I proszę zobaczyć, że różne preparaty, które tu używamy, tak jak metformina, bardzo popularny lek, jest w stanie obniżyć tą hemoglobinę glikowaną 1,15%, sulfonylomocznik 1,25%, nowoczesne leki, prawda, te GLP-1 1,5%, insulina 1,75%, natomiast chirurgiczne leczenie cukrzycy przy powyżej 3%, czyli jak mamy pacjentów, którzy jak przystępują do operacji mają hemoglobinę glikowaną 9% na przykład, to po operacji w krótkim czasie ona wraca w ciągu kilku miesięcy do normy, bo to nie jest też taki wskaźnik, który nam bezpośrednio po operacji spadnie. Potrzeba przynajmniej 3-4 miesięcy, żeby ona powolutku sobie spadała. I chirurgia również jest tu najefektywniejszym sposobem leczenia cukrzycy. Proszę dalej. Proszę Państwa, sprawa, jeżeli chodzi o leczenie cukrzycy, znana jest od bardzo dawna, bo taki chirurg amerykański Friedman zwrócił uwagę, że miał pacjentkę, której wyciął prawie całkowicie żołądek i zobaczył, że u tej kobiety doszło do ustąpienia cukrzycy, a więc wiemy o tym od 1955 roku, pierwsza informacja była, ale właściwie takim kluczowym momentem był rok 1995, gdzie również amerykański chirurg Walter Pory, z którego miałem okazję zresztą poznać, już staruszek, jest bardzo sympatyczny, opublikował bardzo ciekawą pracę. Do dzisiaj ta praca jest bardzo chętnie cytowana, poza tym bardzo dobry tytuł dał, kto by pomyślał, operacja okaże się być najskuteczniejszą terapią cukrzycy rozpoczynającej się w wieku dojrzałym. I opublikował to w Obesity Surgery. A więc te obserwacje dosyć przypadkowe spowodowały, że zwrócono uwagę na to, że operacja na żołądku może spowodować zupełnie inny efekt, odległy, że tak powiem. No, ta chirurgia metaboliczna powoduje pełną i długotrwałą remisję cukrzycy typu drugiego, zmniejsza śmiertelność z powodu cukrzycy typu drugiego. Oczywiście jest znacznie tańsze niż leczenie zachowawcze i jest wiele wyliczeń, że w perspektywie 3 czy 5-letnich te oszczędności są bardzo duże, jeśli chodzi o leczenie, porównując leczenie zachowawcze i operacje. No i oczywiście leczy chirurgia metaboliczna nie tylko samą cukrzycę, ale również pozostałe elementy zespołu metabolicznego, te, o których już wspominaliśmy. Poproszę następne.
co te operacje będą powodowały, dlaczego ta cukrzyca będzie ustępowała. Otóż te operacje będą normalizowały parametry cukrzycowe już w kilka dni operacji, niezależnie od zmian wagi ciała, i to obserwujemy u naszych pacjentów, którzy przychodzą często na dużych dawkach insuliny, a wychodzą ze szpitala po kilku dniach praktycznie albo na naprawdę niewielkich dawkach, albo w ogóle odstawiają insulinę, pozostając na przykład tylko na metformaksie. Stwierdzono, że ominięcie dwunastnicy u tych osób będzie znacznie poprawiało tolerancję glukozy, w związku z czym była to niezwykle ważna obserwacja, bo jakby pozwoliła nam tu ukierunkować się, którą drogą pójść dalej, jeżeli chodzi o chirurgiczne leczenie. Proszę następne przedmiot. Jest wiele teorii, które próbują wyjaśnić, o co chodzi tak naprawdę z tym leczeniem cukrzycy. Jedną z takich teorii jest teoria inkretynowa. Otóż po operacji jest zwiększone wydzielanie inkretyn, tutaj GLP-1 czy GIP, nie będę tu się zagłębiał, o co tu chodzi, takie po prostu mają tutaj nazwy, i one będą powodowały wzrost wydzielania insuliny, wzrost komórek beta, a więc tych komórek, które są odpowiedzialne za wydzielanie insuliny trzustce, i będą powodowały nasilenie działania insuliny, a więc najogólniej rzecz biorąc, inkretyny będą prowadziły do obniżenia poziomu cukru we krwi, czyli do hipoglikemii. Proszę następny. Ale są też tak zwane antyinkretyny, które będą zmniejszały wydzielanie insuliny, które zwiększają oporność na insulinę i hamują wzrost komórek beta. Czyli operacja powoduje jakby zachwianie tego układu, tego systemu, dając przewagę tym inkretynom, które będą działały hipoglikemizująco. Proszę dalej. Proszę Państwa, bardzo łatwo można to udowodnić, że te inkretyny są, że te substancje będą miały duże znaczenie. Otóż wykonano takie doświadczenie. Podano 9 kobietom po bypassie i 10 leczonym zachowawczo, podano glukozę dożylnie i doustnie. No i co się okazało? Że pacjentki po operacji miały 6-krotnie większe wydzielanie tej inkretyny GLP-1 po podaniu doustnym niż grupa bez operacji. Jeżeli podano dożylnie, okazało się, że w ogóle to dożylne podanie nie ma takiego wpływu, nie wywiera takiego wpływu, że te inkretyny nie wzrastają. To znaczy, że dopiero to, co spożywamy doustnie, będzie oddziaływało na komórki wydzielające inkretyny, i doustne podanie glukozy spowoduje duży wyrzut tych inkretyn, co właśnie tu w tym doświadczeniu zaobserwowano. Co więcej, zaobserwowano również, że doszło do znacząco większego obniżenia poziomu cukru po spożyciu posiłku w tej grupie właśnie po operacji niż u osób, które operacji nie miały. Jest to takie proste doświadczenie, które przemawia za tym, że te inkretyny są i że mają one duże znaczenie, jeśli chodzi o spożycie doustne cukru. Dożylne podanie nie wywołuje takich efektów zupełnie. Proszę Państwa, bardzo proszę następnie. Jeżeli chodzi teraz o skuteczność tego postępowania, jest tu taka, przytoczyłem taką pracę Henry'ego Buchwalda z 2004 roku, ponieważ jest to chyba najczęściej cytowana praca na świecie. On zestawił kilkanaście tysięcy pacjentów, którzy byli zoperowani różnymi metodami, i co się okazało, że cukrzyca ustąpiła u tych pacjentów w 76%. Ustąpiła, to znaczy ci ludzie nie przyjmowali żadnych leków. 76,8%. U 86% nastąpiła poprawa. Nie u wszystkich ona ustępuje, potem powiem, w jakich przypadkach nie możemy liczyć na to, że to się poprawi. Hiperlipidemia, czyli zaburzenia gospodarki lipidowej, ustąpienie w 70%, czyli ludzie odstawili leki, które wcześniej brali. Bezdechnoczny, ustąpienie lub poprawa 85%. Bezdechnocny, chcę tylko dygresję taką zrobić, że bezdechnocny jest bardzo niebezpieczną chorobą, ponieważ skraca życie człowiekowi, mówiąc najoględniej. No i oczywiście nadciśnienie tętnicze, ustąpienie 61%, poprawa 70%. Poproszę następne. Największa remisja lub powiedzmy, no, największa remisja jest po BPD, czyli ominięciu żółciowo-trzustkowym, ale tę operację wykonuje się stosunkowo rzadko, dlatego że operacja ta jest obarczona dosyć dużym odsetkiem powikłań, w związku z czym no, nie wykonujemy tej operacji tak naprawdę.
RUIG gastric bypass, remisja 84%, bardzo dobre wyniki po mini gastric bypass. I to, na co zwrócono również uwagę, to to, że remisja ma charakter długotrwały, czyli powyżej 10 lat. I ustąpienie cukrzycy nie ma związku z wagą. Jeżeli remisja ma charakter długotrwały, bo często diabetolodzy podnoszą taki argument, że no tak, ale to potem ona może wrócić. No oczywiście może wrócić, bo człowiek się starzeje, narządy wewnętrzne się starzeją, trzustka również się starzeje, ilość tej wydzielania insuliny jest mniejsza, no ale jeżeli człowiek będzie miał szansę żyć 10 lat bez cukrzycy, no to nie dojdzie do niego, w ciele tego człowieka, do rozmaitych powikłań związanych z cukrzycą i korzyść chyba jest tutaj absolutnie ewidentna. Proszę następne. Również zwrócono uwagę na to, że nie tylko u osób tych, które są otyłe, tam BMI 40, ale również robiono te operacje, zaczęto robić w grupie pacjentów, którzy mają BMI poniżej 35. I pierwsze takie doniesienie pojawiło się na zjeździe w Szwecji w 2008 roku, gdzie przedstawiono takie dane dotyczące 25 pacjentów z BMI poniżej 35, czyli u osób takich dosyć umiarkowanie otyłych, gdzie zaobserwowano ustąpienie cukrzycy 70%, a lepsza kontrola 30%, czyli właściwie 100% pacjentów uzyskało korzyść z przeprowadzenia tej operacji. Proszę następne. Jeszcze inne badanie w grupie pacjentów, tych niezbyt otyłych, 44 osób, mini gastric bypass, ustąpienie cukrzycy 70%, prawie 6,5%, odstawiło zupełnie leki przeciwcukrzycowe. Proszę bardzo. Proszę Państwa, oczywiście zaczęto zastanawiać się, czy SLIF jest również taką operacją, którą możemy tym pacjentom zaproponować. No i okazuje się, że po SLIF-ie również u znacznej części pacjentów dochodzi do ustąpienia cukrzycy. Tu jest akurat też jedna z pierwszych analiz, 42 osoby, ustąpienie cukrzycy u 53%, a więc okazało się, że nie tylko te operacje z ominięciem dwunastnicy, ale również po SLIF-ie, nieco inny jest tutaj mechanizm, ale również po SLIF-ie ta cukrzyca ustępuje. Proszę następne. No więc zaczęto zastanawiać się, która z tych operacji byłaby najlepsza, czy będzie to SLIF, czy będzie to BPD, czy gastric bypass, czy mini gastric bypass. Jeszcze robiono takie operacje z przemieszczeniem wstawki jelitowej. One są dosyć skomplikowane i ze względu na swój stopień trudności jakby nie uzyskały takiej szerokiej akceptacji, no ale z tych czterech operacji, która jest najlepsza? No, według tych doświadczeń, które są, operacja z ominięciem dwunastnicy w cukrzycy będzie najlepsza, czyli albo BPD, albo Y-bypass, albo mini gastric bypass. SLIF daje nieco gorsze tutaj efekty. Poproszę następne. Proszę Państwa, dosyć również wcześniej zwrócono uwagę na to, na szczycie, taki, jest co roku taki szczyt chirurgiczny leczenia cukrzycy organizowany i już w 2009 roku pojawiły się zalecenia, że jeżeli mamy pacjenta z BMI 35 i więcej, u których cukrzyca nie jest dobrze kontrolowana leczeniem zachowawczym i stylem życia, to te osoby są w grupie, które mają bardzo mocne wskazania do chirurgii metabolicznej. Podobnie grupa pacjentów, która generalnie nie ma wskazania do operacji z powodów bariatrycznych, czyli BMI 30-35, ale cukrzyca również u nich nie leczy się dobrze, to także w tej grupie pacjentów należałoby rozważyć operacje metaboliczne. No, rozmaite nowe techniki, ale to oczywiście jest w próbach klinicznych i nie są to rzeczy, które są szeroko rozpowszechnione. Poproszę następne. Kiedy taką operację pacjentowi zaproponować? No, generalnie stanowisko jest takie, że im wcześniej, tym lepiej, bo jeżeli pacjent będzie długo chorował na cukrzycę, jeżeli choruje powyżej 10 lat, to tych korzyści już nie osiągnie zbyt wielu. A więc wtedy, kiedy nie ma powikłań cukrzycy, kiedy nie ma powikłań związanych z makro- i mikroangiopatią, byłby to najlepszy moment, dzisiaj to wiemy, na leczenie chirurgiczne, gdzie głównym wskazaniem byłaby cukrzyca. Poproszę dalej. To są takie zapisy z Wielkiej Brytanii, powtórzenie tego, co tam było w języku polskim napisane, ale dlatego ten slajd wprowadziłem, ponieważ w Wielkiej Brytanii zostało to wprowadzone do takiego raportu NICE. Oni raz do roku taki raport wypuszczają, dotyczący różnych zagadnień i ten raport NICE jest jakby wyznacznikiem tego, co powinno się w danych chorobach robić
I w Wielkiej Brytanii od 2014 roku jest zalecenie takie, że jeżeli właśnie jest cukrzyca typu drugiego, nie leczy się dobrze, BMI jest nawet poniżej 35, to należy rozważyć leczenie chirurgiczne tych pacjentów. No u nas takich rekomendacji jakby nie ma i Narodowy Fundusz Zdrowia poniżej 35 nie chce za nic płacić, ale powyżej 35 już tak. Poproszę dalej. Jak wygląda kwalifikacja teraz do pacjenta do operacji? Otóż, proszę Państwa, przede wszystkim pacjent musi mieć tak zwaną rezerwę trzustkową, czyli musi jego trzustka nadal wydzielać insulinę, czyli jeśli chorował bardzo długo, jeśli chorował, nie wiem, 15 lat, to tej rezerwy trzustkowej może nie mieć i nie odniesie korzyści z tej operacji. Jak możemy to stwierdzić? Otóż oznaczamy tak zwany peptyd C i ten peptyd C jakby pośrednio świadczy nam o ilości insuliny krążącej w organizmie i on powinien być powyżej 1 nanograma na litr. Jeżeli teraz wykonamy ten test stymulacji glukagonem, to ten peptyd C powinien nam w istotny sposób wzrosnąć. A podaje się 1 mg glukagonu pacjentowi i ponownie pobieramy krew na ten peptyd C i on powinien wzrosnąć przynajmniej do 3-4. Jeżeli wzrośnie, jest to taka dobra prognoza, że temu pacjentowi operacja pomoże. No i oczywiście nie może być tu cukrzyca typu autoimmunologicznego, czyli cukrzyca typu LADA. Oznaczamy przeciwciała anty-GAD. I jeśli tych przeciwciał nie ma, jest ok, możemy pacjenta zakwalifikować. Która operacja najlepsza? No tak jak wspominałem, któraś z tych wyłączających dwunastnicę z pasażu, a więc czy to będzie mini gastric bypass, czy gastric, UNY gastric bypass, to już do wyboru, prawda, przez chirurga, przez pacjenta, w zależności od sytuacji. Proszę następny. Oczywiście musimy się jakimiś kryteriami tej remisji cukrzycy posługiwać. I ta remisja może być częściowa, może być całkowita albo długotrwała. Kiedy mówimy o remisji częściowej? Jeżeli glikemia naczczo będzie między 100 a 125, hemoglobina glikowana poniżej 6,5% i pacjent będzie rok bez leków, wtedy mówimy, że ten człowiek miał remisję częściową, no coś tam się zadziało w organizmie, niestety musi znowu wrócić do leków, zwykle wraca do tabletek. Remisja całkowita, jeżeli glikemia jest poniżej 100, hemoglobina glikowana poniżej 6% i przynajmniej rok bez leków. No i długotrwała, jeżeli człowiek jest 5 lat, całkowicie bez żadnych leków. Spełnia te kryteria remisji całkowitej. Oczywiście jest bardzo dużo danych na to, że te operacje działają. Tu trochę w piśmiennictwa chciałem Państwu pokazać przykładów. 27 osób RUI gastric bypass, średni czas obserwacji 20 miesięcy. No i proszę zobaczyć, jakie dane są przed operacją, po operacji. BMI przed operacją 33,5 średnio, po operacji 25, ale może nie to jest najważniejsze. Najważniejsza jest ta hemoglobina glikowana. Proszę zobaczyć, że przed operacją średnio 8,36 plus minus 2, czyli nawet do 10, a więc naprawdę źle leczona cukrzyca. No nieźle leczona, może nie poddająca się temu leczeniu, po operacji 5,97 plus minus 0,74, a więc bardzo, bardzo duży spadek i powrót właściwie do wartości prawidłowych. Poproszę następny. 20 pacjentów nie wymagało podawania żadnych leków przeciwcukrzycowych, a więc jest to 74% z tej grupy. Całkowita remisja u 13 pacjentów. Ale może też nie to najważniejsze. Na co zwrócili uwagę autorzy tej pracy najbardziej? Otóż jeżeli mieliśmy pacjentów, którzy chorowali poniżej 7 lat, to u 64% była remisja całkowita. Jeżeli pacjent chorował powyżej 7 lat, czyli 13 było w tej grupie, to remisja była zaledwie w 30%. I BMI nie miało istotnego wpływu na wynik operacji, a więc czas trwania choroby jest tutaj kluczowym elementem, czyli jeżeli pacjent długo bardzo zwleka z podjęciem decyzji, no to oczywiście później ten efekt tego leczenia chirurgicznego będzie znacznie gorszy niż jeżeli zdecydujemy się wcześniej, jeżeli choruje na cukrzycę krócej. Proszę bardzo. Inna praca, która jest cytowana właściwie przez wszystkich, praca Filipa Schauera, takiego autora, który w Cleveland pracował, nie wiem, gdzie on teraz pracuje, ale pracował w Cleveland, miałem okazję go poznać. Znakomita praca, gdzie wzięto grupę 150 pacjentów, 50 było leczonych zachowawczo, 50 miało wykonaną rękawową resekcję żołądka, 50 miało wykonany gastric bypass. We wszystkich przypadkach cukrzyca źle leczyła się. Proszę zobaczyć, że hemoglobina glikowana 9,2 plus minus 1,5, a więc nawet powyżej 10.
i założono sobie, że efekt terapeutyczny będzie bardzo dobry, jeżeli hemoglobina glikowana spadnie poniżej 6, a więc bardzo ostre kryteria autorzy narzucili. Proszę następne. No i co się okazało? Że hemoglobina glikowana poniżej 6 udało się ten wynik osiągnąć zaledwie u 12% leczonych zachowawczo. Po rękawowej resekcji 37%, po bypassie 42%. Tak duża różnica. We wszystkich grupach uzyskano poprawę kontroli cukrzycy, ale proszę zwrócić uwagę na rzecz następującą, że u pacjentów operowanych leki odstawiano, natomiast u pacjentów, którzy zoperowani nie byli, którzy byli leczeni zachowawczo, żeby uzyskać taki efekt, który jest, powiedzmy sobie, dosyć w porównaniu do tych operacji marny, trzeba było w istotny sposób zwiększyć ilość leków hipoglikemizujących, czyli tych obniżających cukier, obniżających lipidy i przeciwnadciśnieniowych, czyli właściwie tak naprawdę porównanie leczenia zachowawczego tutaj z leczeniem chirurgicznym, no jest, wypada zdecydowanie na korzyść leczenia chirurgicznego. Proszę następnie. Kolejna praca, która porównuje wpływ chirurgii bariatrycznej czy tej metabolicznej u chorych z otyłością umiarkowaną, czyli 30-35, proszę następny. I 60 pacjentów obserwowanych przez 24 miesiące podzielono tych pacjentów na 3 grupy. Leczenie, intensywne leczenie zachowawcze, intensywne leczenie zachowawcze plus rękawowa resekcja żołądka i intensywne leczenie zachowawcze plus gastric bypass, również cukrzyca źle kontrolowana, by mniej więcej w granicach 35 oceniano tu całą masę rozmaitych parametrów, żeby można było w sposób istotny i rzetelny to wszystko ocenić. Poproszę następne. I co się okazało? Okazało się, że u tych pacjentów gastric bypass, w szczególności gastric bypass, przywraca prawidłową tolerancję glukozy, prawidłową czynność komórek beta trzustki, czyli tych, które wydzielają insulinę, głównie poprzez zmniejszenie ilości tłuszczu trzewnego, który ma zasadniczy wpływ na defekt metaboliczny. Ten tłuszcz trzewny to jest ten, który jest w środku, w człowieku, w jamie brzusznej. Nie to, co mamy pod skórą, tylko ten tłuszcz tak zwany brązowy, który wydziela przeogromną ilość hormonów. I zmniejszenie tego tłuszczu ma najistotniejszy wpływ na to, co później z człowiekiem się dzieje. A więc po raz kolejny potwierdzenie tego, że operacja z pominięciem dwunastnicy będzie miała korzystny niezwykle wpływ na leczenie cukrzycy. Proszę dalej. Proszę Państwa, różne inne są proponowane metody, to w ramach doświadczeń klinicznych, chcąc udowodnić, że ta dwunastnica i pierwsza pętla jelita cienkiego odgrywają największe znaczenie. Taki mankiet, to co tutaj Państwo widzicie, taki jak torebka foliowa, wprowadzano do przewodu pokarmowego, zahaczano go w okolicy odźwiernika, no i okazywało się, że jeżeli ten mankiet pokrywał dwunastnicę, pierwszą pętlę jelita cienkiego, to uzyskiwano podobny efekt do leczenia chirurgicznego, ale oczywiście ten sposób leczenia nie można tego zastosować na bardzo długo, trzeba ten mankiet usunąć, tam sporo powikłań było przy tym, ale nie w tym rzecz. Również tu udowodniono, że jednak dwunastnica i pierwsza pętla jelita cienkiego odgrywa zasadniczą rolę w regulacji glikemii u człowieka. Proszę następne. No to są tutaj wyniki, jak widać, rozmaita, cała masa rozmaitych danych, ale generalnie chodzi o to, że u pacjentów, u których ten mankiet założono przez 24 tygodnie, te parametry cukrzycowe bardzo, bardzo się poprawiały. Poproszę dalej. Podobnie tutaj. I proszę Państwa, tyle miałbym do powiedzenia w tej sprawie. Myślę, że w czasie swoim się zmieściłem. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, bardzo proszę. Jeżeli będę umiał, to odpowiem. To ja już mam kilka pytań złapanych, także zachęcamy do pytania jeszcze. I teraz tak, ja zaczynam czytać w takim razie. Witam. Slip przeszłam w 2015 roku, teraz waga w normie. Cierpię prawdopodobnie na cukrzycę typu MODI, czyli to jest dana L, nie lambda, tylko LADA. Autoimmunologiczna. Dokładnie. Mam straszny zgagę, z którym każdego dnia walczę. Czy jest możliwość zrobienia gastric bypass przy prawidłowym BMI? Może również zacznę przyjmować mniej insuliny dzięki takiej operacji? Powiem tak, tutaj należałoby, bo tak, cukrzyca typu LADA jest cukrzycą pochodzenia autoimmunologicznego i te operacje w istotny sposób prawdopodobnie nie wpłyną na samą cukrzycę. Natomiast na pewno zgaga jest objawem,
a choroba to jest refluks żołądkowo-przełykowy, który posliwie dotyka dosyć znaczną ilość ludzi i my mamy taką taktykę, jeżeli pacjent ma chorobę refluksową po sleeve resekcji, no, która jest uporczywa i słabo się leczy, to jest to wskazanie do operacji, do zrobienia bypassu, więc być może u tej pani czy te osoby dodatkowo może być korzyść związana z cukrzycą, ale tu na pierwszym miejscu wskazanie byłoby powikłanie sleeve resekcji, czyli refluks żołądkowo-przełykowy. Dokładnie. Następne pytanie. Witam. 1 czerwca przeszłam sleeve. Obecnie mam podwyższone próby wątrobowe ALT83, AST3980. Przed operacją wyniki były w normie. Czy powinnam się martwić i co mogę zrobić, żeby wyniki wróciły do normy? Raczej martwić się tym specjalnie nie trzeba. Myślę, że one się powolutku znormalizują. Samo znieczulenie może wpłynąć na wątrobę, powodując trochę podwyższenie wyników. Natomiast w otyłości jednym z powikłań, bardzo ciężkich powikłań otyłości, jest choroba stłuszczeniowa wątroby. Mało się o tym mówi, ale nieleczona, właściwie nie ma leczenia tak naprawdę choroby stłuszczeniowej wątroby. Jeżeli nie, pacjent się nie zoperuje, ten, który ma stłuszczeniową chorobę wątroby, to końcowym efektem może być nawet rak. Bo to prowadzi wszystko do przewlekłego zapalenia wątroby, do marskości wątroby i do rozwoju raka wątroby. Natomiast po operacji bariatrycznej wraz z utratą wagi ciała i regulacją gospodarki lipidowej ta choroba stłuszczeniowa wątroby zmniejsza się znacznie, ustępuje. I również wykazano, że jest to jedyny właściwie skuteczny sposób leczenia choroby stłuszczeniowej wątroby u pacjentów bariatrycznych. Także myślę, że nie ma się na razie czy martwić. Powolutku prawdopodobnie te parametry zaczną spadać i sprawa się wyrówna. Pan Zbigniew pyta, czy poziom cukru na 120-180 IBM i 42 eliminuje w przeprowadzeniu operacji? No nie, no jest to wskazanie chyba raczej. Dokładnie, tak zostało dokładnie. Jeszcze mam tutaj jeszcze pytanie, dziewczyna też zadała dużo. Jak mam operację, jeśli mam insulinooporność, niedoczynność tarczycy, sleeve, zaproponował mi lekarz, ponieważ chcę mieć dziecko. Czy to jest dobra decyzja? Myślałam o mini gastric bypass. No, jakie parametry tam są? Jeszcze inne byłoby ważne, czy te cukry są wysokie, jakie leki pani przyjmuje, ale powiedzmy, że jako pierwsze postępowanie można zrobić. Jeżeli nie ma choroby refluksowej, można zrobić sleeve. Jeżeli byłaby choroba refluksowa, raczej należałoby się nad mini gastric bypass zastanowić. Jakie są objawy cukrzycy? Jestem przed diagnostyką, nigdy nie badałam się pod tym kątem. No pod pierwszy podstawowy objaw, no to poziom cukru na czczo. Jeśli poziom cukru na czczo jest powyżej 126, tak według niektórych źródeł, lub przypadkowy poziom również będzie w granicach 120-130, czyli takie badanie zupełnie przypadkowe w ciągu dnia wykonane, no to już jest to podstawa do rozpoznania cukrzycy. To taki pacjent powinien zostać poddany diagnostyce diabetologicznej i powinien mieć wdrożone leczenie. Natomiast takie objawy zwykle związane już z zaawansowaną cukrzycą to nadmierne pragnienie, duża ilość oddawanego moczu, senność, nocne poty, prawda, mogą być objawem cukrzycy, aczkolwiek te nocne poty to mogą być objawem wielu chorób, ale jeśli ktoś się intensywnie na przykład poci nocą, to również warto zrobić proste badanie jak poziom cukru we krwi. I teraz tak, jestem 4,5 roku po rękawowej resekcji, ostatnio miałam test obciążenia glukozą i wyszła mi kolosalnie wysoka insulina. Jest też przyrost wagi 12 kg, nie mogę sobie w ogóle poradzić z wagą i objawami jak ochota na słodycze, napady głodu, bóle z lewej strony. Przy tym duża niedoczynność tarczycy i gruczola przysadki. Czy zalecona by była następna operacja, na przykład gastric bypass? No, powiedzmy, że sukces chirurgii bariatrycznej różnie można mierzyć, prawda? Czy to utratą masy ciała, czy też porażkę można mierzyć tym, że jest przyrost, ponowny przyrost masy ciała. Ale ta osoba, no, należałoby zastanowić się, czy jednak nie zaproponować jej bypassu. Dokładnie, panie profesorze, a jakie jest pana stanowisko w robieniu na przykład tej krzywej cukrowej po operacjach bariatrycznych? Posłuchaj, po gastric bypass, bo też mieliśmy spotkanie przy tym z diabetologiem w zeszłym tygodniu, też mówił, że te wyniki są niemiarodajne.
No, inaczej się zupełnie wchłania, prawda? Więc krzywa cukrowa chyba tu nie byłaby dobrym takim wskaźnikiem. Myślę, że po prostu zwykły poziom cukru i hemoglobina glikowana. Hemoglobina glikowana jest takim parametrem, który nie reaguje gwałtownie, to znaczy, że nie jest tak, że w tydzień po operacji ona ulegnie natychmiast normalizacji, ale potrzeba około 3-4 miesięcy i poziomy cukru odnosi się do poziomów hemoglobiny glikowanej. Jeżeli hemoglobina glikowana jest w granicach 6-6,5, to znaczy, że ten człowiek w długotrwałej perspektywie średni jego cukier nie będzie przekraczał 120. Jeżeli ta hemoglobina glikowana będzie tam, nie wiem, 7 czy 8, no to jego cukier jest w granicach 160-180 ze średnich pomiarów, tak by wypadło. Natomiast bezpośrednie obciążenie oczywiście wypadnie inaczej, bo w tych dystalnych odcinkach cukier, jelita cienkiego, cukier wchłania się, prawda, zupełnie inaczej niż jak człowiek ma normalnie żołądek, a więc oczywiście zmienia się to. Więc myślę, że tu trzeba by się trochę inną miarą posługiwać, żeby określić, jaki jest efekt metaboliczny operacji. A pani tutaj pyta, że jest prawie 7 lat po założeniu opaski, ale ma refluks bardzo duży. Czy jest możliwość zdjęcia opaski i zrobić mini gastric bypass, kiedy waga jest no, generalnie w porządku? Tylko ten refluks. No, jest to wskazanie do zdjęcia opaski, jeżeli jest bardzo silny refluks. Natomiast zwykle sleeve się robi po zdjęciu opaski. Dokładnie. To jest takie powikłanie, prawda, z opaską? Tak, to jest powikłanie związane z opaską refluks. Mhm. Dobrze, dajcie jakieś pytania jeszcze, ja teraz czytam, co jeszcze Iza wysłała. Już momencik. No, w środku to już było, to odpowiadaliśmy. To już było. Nie macie pytań? To wykład był tak wyczerpujący. Nie widzę nic nowego. Jak się dostać do Was na operację? Ale Pani pisze, że 45-91, mam nadzieję, że to chodzi o BMI. To może Pan Profesor powie, jak wygląda kwalifikacja opacji? Bardzo prosto. Wystarczy mieć skierowanie do poradni chirurgicznej na Czerniakowską do nas. Jest tam kilku chirurgów, którzy się zajmują. Jest przynajmniej 4 osoby, do których można się zapisać i no, oczywiście odbywa się rozmowa z pacjentem, jakie tam pacjent ma choroby towarzyszące i tak dalej, czy spełnia wszystkie kryteria. Jeżeli pacjent uzyskuje kwalifikację od chirurga do leczenia bariatrycznego, to jest kierowany do nas do kliniki chorób wewnętrznych i tam przebywa około 4-5 dni. W klinice chorób wewnętrznych ma robione wszystkie badania, które są niezbędne do kwalifikacji. Jest naprawdę bardzo, bardzo szczegółowo przebadany. Jeżeli koledzy interniści nie znajdą przeciwwskazań, które by dyskwalifikowały człowieka od operacji, no to uzyskuje tam bardzo obszerną epikryzę i jest kierowany z powrotem, odsyłany do chirurga, tego, który zakwalifikował na internę i jest wyznaczany termin operacji i to wszystko, i to cała historia. Teraz takie pytanie. Powiem jeszcze jedno, rzecz bardzo ważną. Wydaje mi się, że wszyscy pacjenci, którzy byli operowani u nas i wymagają na przykład korekcji później brzucha, przykładowo, mają to w ramach pakietu robionego, czyli w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Nasi plastycy to robią. Więc chyba jesteśmy jedynym ośrodkiem, który taką usługę, że tak powiem, proponuje. Rydygier was goni. Rydygier nas goni, super. No, znakomite towarzystwo. Dobrze. Czy przy dużym spadku wagi policystycznej jajniki ustąpią? No, to ginekologa by należało zapytać, czy ustąpią. Policystyczne jajniki tak do końca mogą nie ustąpić, natomiast tam nie w tym jest rzecz. Chodzi o to, że ustępują rozmaite zaburzenia hormonalne. I mamy dużą grupę pań, które na przykład nie mogły zajść w ciążę, a po operacji bariatrycznej, jak zredukowały pięknie wagę, zaszły w ciążę i urodziły zdrowe dzieci. Natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby w tą ciążę nie zachodzić gwałtownie, bo mieliśmy takie przypadki, że pacjentka w ciągu tam pół roku po operacji zaszła w ciążę. No jest to jeszcze okres dosyć intensywnego chudnięcia, w związku z czym przynajmniej rok trzeba poczekać, zanim się zajdzie w ciążę. Ale rozumiem, że jej atrakcyjność znacznie wzrosła dla męża, no i szybko dzieciaka zrobi. To też nie o to chodzi. Ale najbezpieczniej jest 2 lata, prawda? No, rok, mówię, to jest minimum po prostu. Natomiast na pewno nie w ciągu tam pierwszego pół roku po operacji, no bo to człowiek jest w fazie tego gubienia wagi. To jest niebezpieczne po prostu. Dobrze, mam insulinooporność, jestem po usunięciu tarczycy. Powikłaniem jest bardzo niski
paraformon i tężyczka. Duża suplementacja wapnem. Czy jest to przeciwwskazanie do operacji? Może być problem później z utrzymaniem tego poziomu wapnia, bo po operacji również trzeba suplementacje rozmaite przyjmować, między innymi wapń też. A więc no, tutaj nikt nie zagwarantuje, że jeżeli chodzi o tężyczkę, nie pogorszy się. Jestem 3,5 tygodnia po rękawowej resekcji żołądka i prawie po każdym posiłku mam zgagę. Czy to jeszcze może minąć? Szpital może minąć. Orłowskiego, doktor Ciesielski. Może minąć, może oczywiście. Minąć. Może ale minąć, też tak. Ja też podpowiem, że to musi być dokładnie gryzione pożywienie tak. Ogólnie i też małe nie bardzo porcje. Dokładnie, nie przejadać po prostu. Jestem rok po SLIF, mam refluks i mało skudłam. Gdyby była druga operacja, to jak jest najlepsza? Gastric bypass czy mini gastric bypass? No my zalecamy mini gastric bypass w takiej opcji. Nieco inaczej mierzymy tą pętlę jelitową, ponieważ mierzymy ją od kątnicy, czyli jakby od końca odliczamy 2,5 metra, czyli wiemy bardzo dokładnie, ile tego jelita zostaje. Tyle, żeby człowiek nie miał jakichś większych niedoborów, ale też, żeby schudł w sposób istotny. Wydaje mi się, że takie jest właściwe postępowanie. Natomiast bardzo rzadko w tej chwili robimy tak, żebyśmy liczyli od dwunastnicy te 1,5 metra, powiedzmy, czy 1,80 m, czyli liczymy jakby od drugiej strony i wydaje się, że to jest lepsze. Lekarz wstępnie zakwalifikował mnie do SLIF. Nie mam refluksu i nigdy nie miałam. Nie mam również cukrzycy. Boję się, że refluks pojawi się po SLIF. Czy w związku z tym jest podstawa do wykonania mini gastric bypass? No oczywiście nie jest to tak, że każdy pacjent po rękawowej resekcji żołądka będzie miał refluks, bo po prostu nikt by już tej operacji nie robił. Refluks pojawia się u mniej więcej 30% pacjentów, ale też pamiętać należy o tym, że u części pacjentów, którzy przed operacją mieli refluks, po operacji tego refluksu nie mają. Czyli nie jest to taka jednoznaczna sprawa. Owszem, w pewnym odsetku przypadków ta choroba refluksowa męczy ludzi, ale też nie jest tak, że wszyscy mają refluks, bo oczywiście po prostu nie robiłby nikt tej operacji, gdyby... Nie wiadomo, czy ta operacja się obroni, bo rzeczywiście sporo osób ma refluks. Są w tej chwili inne modyfikacje próbowane, jest między innymi taka nowa operacja SASI, czyli dodatkowo zespolenie żołądkowo-jelitowe się dokłada, ponieważ po rękawowej resekcji żołądka powstaje zbiornik wysokociśnieniowy, prawda? Czyli ten żołądek jest zamknięty z dwóch stron, z jednej strony przez odźwiernik, z drugiej strony przez dolny zwieracz przełyku. Jeżeli dokłada się do tego zespolenie żołądkowo-jelitowe w okolicy antrum, czyli tej dystalnej, dalszej żołądka, no to ciśnienie trochę tam spada i powinno to zabezpieczać przed refluksem. W tej chwili mamy takie badanie kliniczne, prowadzimy, gdzie tą operację SASI wykonujemy chorych, którym robimy SLIF. No i zobaczymy. Wydaje się, że to jest bardzo ciekawa alternatywa. A ja właśnie widzę, że pani Bogusia się pojawiła na czacie. Nasza pani Bogusia. Dzień dobry, panie Bogusiu. Okay. Lekarz wstępnie zakwalifikował mnie do SLIF, nie mam refluksu i nigdy nie miałam. To było. Było, właśnie tak. Nie, tak. To nie. Inaczej, przepraszam. 4 tygodnie temu miałam ściąganą opaskę, mam cukrzycę typu drugiego, w przyszłym roku mam mieć 24 lutego SLIF, czy lepiej byłoby bypass? Lepiej. Bypass, ponieważ jest cukrzyca, prawda? Insulinę, to jeszcze czy insulinę przyjmuje ta osoba? Gdyby przyjmowała insulinę, to raczej w kierunku bypassu trzeba byłoby jednak podążać. A tutaj jest, nie wiem, czy to już było, tak nie pamiętam. Czy podejrzewając u siebie wrodzony przerost nadnerczy, zdiagnozowany u siostry i jej dzieci, potrzebuje specjalistycznej konsultacji? Jeśli tak, to u jakiego specjalisty? Endokrynolog. Endokrynolog, okej. Okay. Mhm. To już było. Jeszcze jakieś macie pytania do pana profesora, czy robicie metodę SAGI? Robimy SAGI. To jest to, o czym mówiłem. Aha. Że mierzy się pętlę jelitową, odlicza się od kątnicy, a nie od strony dwunastnicy, czyli jakby od tyłu się ją odlicza. Różnie można, albo 2,5 metra, albo 3 metry. My uznaliśmy, że tak przyjęliśmy, że 2,5 metra powinno być ok. Proszę o informację na temat SASI. Czy operacja ta pozwala na lepsze wchłanianie mikroelementów, czy jest to operacja, która można zastosować przy chorobie refluksowej? To było już... No tak właśnie my robimy, że jeżeli mamy pacjenta, który ma wskazania do operacji, jest zakwalifikowana, ma chorobę refluksową, to właściwie w tej chwili wszystkim robimy operację SASI. Ale przypominam, jest to w ramach próby klinicznej. Zakładamy, że ci pacjenci nie będą mieli refluksu. A co się okaże, no to zobaczymy tam, powiedzmy, za rok czy dwa.
Na ten moment wydaje się, że jest to dobra operacja, bo praktycznie żaden z tych pacjentów, których operowaliśmy na refluksie, jakiś istotny nie skarży. Natomiast zaletą tej operacji jest to, że nie dochodzi do niedoborów. Tak jak przy bypassie może dojść do rozmaitych niedoborów, niedoboru białka, niedoboru witamin, mikroelementów, tak tutaj nie, ponieważ nie skracamy w istotny sposób przewodu pokarmowego i jest nadal dojście do dwunastnicy od strony żołądka, dojście do dróg żółciowych, gdyby była taka potrzeba, bo wielkim problemem po bypassach jest brak dostępu do głównej drogi żółciowej. Jeżeli pacjent ma na przykład kamicę przewodową, czyli kamienie w przewodzie żółciowym wspólnym, jest bardzo wielki problem, jak to zaopatrzyć. Normalnie zaopatruje się to endoskopowo i przy metodzie SASI mamy dostęp do dwunastnicy, a więc i do dróg żółciowych. Co więcej, również takie badania robiono, jaka część pokarmu będzie szła tą pętlą krótszą, a jaka część tą pętlą dłuższą. No i okazało się, że około 20% idzie tą pętlą dłuższą, 80% idzie tą pętlą krótszą. W związku z czym tak jakby tłumaczy się to, że nie dochodzi do niedoborów rozmaitych u człowieka. No zobaczymy. Na razie wydaje nam się, że jest to niezła operacja, ale żeby wiedzieć, że operacja jest dobra, to potrzeba paru lat, żeby to potwierdzić. A teraz tak, która z metod operacji jest bardziej korzystna dla cukrzycy typu pierwszego? Bo rozmawialiśmy o drugiego. Tak, są doniesienia na temat bypassów, że w cukrzycy typu pierwszego można je stosować, ale w cukrzycy typu pierwszego jakby etiologia tej cukrzycy jest zupełnie inna i najkorzystniejszy byłby przeszczep trzustki albo przeszczep wysp trzustkowych. Natomiast chirurgia bariatryczna nie jest tutaj jakby główną metodą zalecaną w leczeniu tego rodzaju cukrzycy. Ja mam przepuklinę przełyku i żołądka, jestem po rękawowej resekcji. Co mam z tym zrobić? No, jeżeli rozumiem, że i choroba refluksowa jest przy okazji. Nie. Jeżeli mamy, no dzisiaj taką osobę operowałem, która miała przepuklinę rozworu przełykowego, refluks i trochę tam na wadze przybrała, to śródoperacyjnie zamyka się od nogi przepony, czyli trzeba tam to wszystko wypreparować i zaszyć. Bo zwykle jest tak, że w odnogach przepony jest za duża dziura i żołądek dostaje się do klatki piersiowej. Trzeba to zaszyć i dodatkowo mini gastric bypass został zrobiony. Okej. I pan tutaj pisze, że w przyszłym tygodniu będzie miał zakładany balon. Strasznie się boi zabiegu. Jakieś dobre rady przed zabiegiem? Nie bać się za bardzo. To tylko balon. Dobrze. Jeszcze jakieś pytania do pana profesora? Dajcie może. Tak patrzę jeszcze. Coś nowego szybko nam się idzie. Też nie mamy za wiele czasu ogólnie. Śmiało pytamy. A, miałam pytać o to schudnięcie przed operacją. Czy pan profesor wyrzuca z kolejki? Tak. Jeśli ktoś nie schudnie. Tak, jeśli ktoś nie schudnie, wyrzucam z kolejki. Dokładnie. Zalecenie nasze jest takie, żeby schudnąć między 5 a 10%, więc nie jest to jakieś, prawda, bardzo duże wymaganie. Natomiast jeżeli ktoś nie schudnie lub przytyje, na 100% zostanie wyrzucony z kolejki. To znaczy, że ta osoba, no powiem tak, każdy musi coś od siebie dać. Ja daję swoją wiedzę i doświadczenie, pacjent daje to, że rozumie, co się z nim będzie działo, rozumie, o co chodzi i też myśli o tym chirurgu, który będzie go operował, bo łatwiej jest zoperować człowieka, który schudł 10 czy 15 kg przed operacją, niż takiego, który waży 180 kg i waga mu nawet nie drgnęła. No proszę też myśleć o tych chirurgach, którzy was operują, żeby żyli długo i szczęśliwie. No. I bezpieczniej też jest operować. No ale to już o tym to nie mówię. To jest jeden z podstawowych elementów tego wszystkiego, że jest znacznie mniej powikłań śródoperacyjnych. Tak jest dokładnie. Czy długie są terminy na konsultacje pana profesora? Nie, ja w tych dwóch miejscach, których konsultuję, to tam, nie wiem, miesiąc może się czeka, może trochę więcej. Nie jest długo. Ładnie. A reoperacje robicie, prawda? Tak samo. Reoperacje, w sensie. Reoperacje, na przykład właśnie no tak, ja myślę, w tej chwili myślę, że około 20% tych operacji, które robimy, to jest chirurgia rewizyjna i ilość tych osób wzrasta, no bo ilość operacji, które były zrobione, jest już spora, idzie to już, zaczyna iść w tysiące, w związku z czym ilość pacjentów, którym coś tam trzeba dalej zaproponować, również wzrasta. 20% co najmniej tego, co robimy, to jest chirurgia rewizyjna, więc dosyć dużo. Okej. Okay. A w przypadku drugiej operacji też trzeba schudnąć? No, każdej.
Okay. Dobrze, a teraz tak, bo tutaj dziewczyna wraca do tematu tężyczki i wyciętych przytarczyc. Czy panie profesorze, czy metoda jest bardziej... Okej, okay. Panie profesorze, czy jakaś metoda jest bardziej zalecana i czy w ogóle jest szansa na jakąś metodę przy tej tężyczce spowodowanej wycięcie przytarczyc? No jeśli to bym sleeve proponował, bo po tym będzie mniej zaburzeń wchłaniania wapnia. Jeżeli skrócimy w istotny sposób przewód pokarmowy, no to skraca się nam również ta droga wchłaniania wapnia. I ryzyko, że będzie tężyczka, jest duże. No, nie zaryzykowałbym bypassu takiej osoby. Ja tylko tak się pochwalę, że też jestem osobą z tężyczką bez przytarczycy. No tak, na marginesie i jestem posliwia. Gdzie pan profesor przyjmuje jeszcze raz, byśmy podpowiedzieli? Polska Fundacja Gastroenterologii w Warszawie, Waryńskiego 10A. Waryńskiego 10A, bo na Waryńskiego jest tam kilka medycznych przychodni, czyli PFG Waryńskiego 10A, albo Szpital LuxMed, Puławska, ulica 455 w Warszawie. To już jest tam bliżej Piaseczna, prawda? To jest bliżej Piaseczna. Jak się jedzie na Piaseczną, zaraz za wjazdem na autostradę. To wiem, gdzie to jest. Taki brązowy budynek. To wiem. Też mam przepuklinę przełykową, jestem 5 lat po rękowej resekcji. Czy operacja przepuklinie jest konieczna? Dziękuję za odpowiedź. No, kierujemy się przede wszystkim obrazem klinicznym, natomiast sam fakt stwierdzenia przepukliny nie jest wskazaniem do leczenia chirurgicznego, tak jak sam fakt, że człowiek ma kamicę pęcherzyka, nie jest wskazaniem do operacji. Przede wszystkim musi człowiek mieć objawy. Jeżeli chodzi o przepuklinę rozworu, i to jest w ogóle osobny temat, bardzo ciekawy, ale taką dygresję zrobię, że mamy pacjentów, którzy... O, masz, coś tu się stało. Nie, widzimy się, dobra, bo ja przestanę. Tak, jest okej. Mamy pacjentów, którzy mają dużą przepuklinę, na przykład rozworu przełykowego przepony, ale nie mają żadnych objawów, no to oczywiście nie kwalifikujemy ich do operacji. Nie ma po co. Jestem 3,5 tygodnia po rękawowej resekcji, prawie 4 kg schudłam w szpitalu, bo nie jadłam 4 dni. Teraz chudnę 1 kg na tydzień, czy to tak powinno wyglądać z tymi spadkami wagi? To znaczy w tak krótkim terminie, no to trudno jest w jakiś sensowny sposób powiedzieć, ile się powinno schudnąć. Powiem tak, w ciągu roku człowiek powinien schudnąć przynajmniej 50% swojej nadwagi. Czyli jeżeli tej wagi, nadwagi tak zwanej przekraczającej ilościowo ma tam 40 kg, czyli normalnie powinien ważyć powiedzmy 70 kg, a ważył przed operacją 110-120, no to powinien schudnąć 50% z tych 40 kg nadwagi. To taka jest miara skuteczności. Dokładnie, to jest szacowanie tego sukcesu chirurgicznego. Tak. Dobrze, i teraz jeszcze było powrót do tego SASI i SADI, czy SAGI, czy to jest to coś innego? Po prostu to są dwie różne operacje, prawda? Tylko też wytłumaczyć proszę. Nie, SAGI to jest nieco inna operacja, a SASI to jest inna operacja. SASI dokładnie, to są dwie różne operacje. To jest sleeve resekcja połączona z zespoleniem żołądkowo-jelitowym, natomiast SAGI to jest tak jak mini gastric bypass, tylko liczymy od kątnicy, czyli te 2,5 metra. I teraz jeszcze takie pytanie, dlaczego przy osobach bardzo otyłych nie robi się od razu SADI, SASI czy gastric bypass, tylko pierwszą się robi sleeve'a po prostu? A po to, żeby człowiek schudł, ponieważ nie jest to taka prosta sprawa. Jeżeli człowiek waży 180 kg, to kreska jelita cienkiego jest tak otłuszczona i skrócona, że czasami po prostu nie da się dociągnąć pętli jelita cienkiego do tego nowo wytworzonego żołądka. I możemy dojść do takiego momentu, że w ogóle nie będzie można nic zrobić. Więc najpierw robimy sleeve, żeby człowiek schudł, a często jest tak, że ten człowiek, który ważył bardzo dużo, ważył, nie wiem, tam 180-190 kg, jak on schudnie do 130, to on jest w ogóle szczęśliwy, mówi, ale mnie nic więcej nie potrzeba, ja nie chcę żadnej innej operacji. Jest ok, jestem zadowolony, to jest sukces operacji. Także, tak jak mówię, ta miara tego sukcesu jest różna. Natomiast proszę pamiętać o tym, że operacja musi być technicznie możliwa do wykonania. Jeśli człowiek jest bardzo, bardzo super, super obis, to może być tak, że nie da się dociągnąć pętli jelitowej do tego nowo wytworzonego żołądka. Więc w pierwszym etapie robi się sleeve, zresztą taka była idea rękawowej resekcji żołądka, że w pierwszym etapie robiło się sleeve, a potem dopiero w drugim rzucie inną, jakiś tam bypass, no. Ja znam na przykład taki przypadek, że chłopak ważył 350 kg i po sliwie zrzucił do 150 kg. No to jest pewnie szczęśliwy i nic więcej mu nie potrzeba.
Dokładnie, dokładnie. No. Także wcale nie jest powiedziane, że od razu musi mieć bardzo, bardzo restrykcyjną żywotę. Tak, to nie znaczy, że musi wrócić do wagi 80 kg, bo tak jak mówię, ten sukces różną ma miarę. Też jeszcze tutaj było. Mam 159 kg wagi, cukrzyca bardzo nieuregulowana, raz 70, raz 250, ale po leczeniu inkretyno, coś tam, reaktywnym, bezdech senny jeszcze, astma oskrzelowa i cała masa innych chorób. Dziś miałem mieć zabieg, ale znowu przesunięto. Mój lekarz radzi rękawową resekcję, a jak myśli pan doktor? Uzasadnienie takie, że... Ja bym też radził rękawową resekcję żołądka na początek. Tak, a potem jeżeli część przynajmniej tych skorzeń ustąpi lub zostanie jakoś tam opanowana, no to wtedy może coś tam więcej. Ale proszę pamiętać o tym, że pacjent ma operację przeżyć. Pacjent ma wyjść z tego cało. Można oczywiście najbardziej skuteczną operacją BPD, czyli to ominięcie żółciowo-trzustkowe z tych wszystkich operacji, ale tam odsetek powikłań jest duży, śmiertelność jest dosyć znaczna, w związku z czym, znaczy dużo, może nieznaczne, bo wszystkie te operacje są w miarę bezpieczne, ale znacznie większa na przykład niż rękawowa resekcja żołądka. No i co z tego, że się człowiekowi taką operację zrobi, jak on tego nie przeżyje? Pacjent ma operację przeżyć, a potem można mu coś tam dalej proponować. Im mniej będzie miał później schorzeń towarzyszących, chorób towarzyszących, tym bezpieczniej będzie można zrobić coś więcej, jeśli będzie taka potrzeba. Okej. Tutaj jeszcze coś piszę, a to nie, to już jest komentarz. Dobrze, dawajcie pytanie pana profesora. Śmiało, śmiało. Jestem, to już było. Dziś są jakieś. Śmiało. 19 stycznia. Okej. Okay. Aha, w styczniu tutaj miał mieć chłopak. Dobrze, jeszcze jakieś. Kiedy po rękawowej resekcji można uprawiać sport? No, dosyć szybko. No to nie jest tak, że po rękawowej resekcji człowiek ma się nie ruszać. Ma się ruszać przede wszystkim, więc jakieś drobne aktywności to zachęcamy nawet w ciągu pierwszego, drugiego tygodnia, żeby zacząć jakieś dłuższe spacery i tak dalej. Natomiast jeśli mamy na myśli jakiś bardzo intensywny wysiłek fizyczny, no to na pewno 3-4 miesiące trzeba sobie dać czasu, żeby się, że tak powiem, kolokwialnie ogarnąć i wtedy zobaczyć, czy człowiek będzie w stanie w tym okresie intensywnego chudnięcia jakieś bardzo duże wysiłki znosić, więc zdrowy rozsądek we wszystkim. Okej, okay, ale pisze właśnie Iza, że profesor chciał o 19 zakończyć, a już mam 19.02, ale to już spokojnie. Czy jest możliwość, aby ściągnąć opaskę i zrobić resekcję za jednym razem? Jak to wygląda? No tak, większość chirurgów, tych, którzy opaski zakładali, robią, żeby slif od razu zrobić. Ale pamiętać trzeba o tym, że jest odsetek powikłań jest większy, niż jeżeli się to na dwa etapy rozłoży. Okej. Okay. I jeszcze było, tutaj pani Bożena pisze, że musi często korzystać z pogotowia, bo ból przy tym przepuchnie żołądka jest nie do wytrzymania. Czy powinna pójść na reoperację? No jeśli tak jest, no to można by pomyśleć o tym, żeby jednak tą przepuchnię zaopatrzyć. Jest to jedno ze wskazań do leczenia chirurgicznego, bóle w klatce piersiowej, tak zwane niekardiologiczne bóle w klatce piersiowej. Czasami trudno rozróżnić, czy to serce, czy nie serce. No więc choćby z tego względu, prawda? Bo jak się wszyscy przyzwyczają, że człowiek tam trafia raz na 2 miesiące na izbę i wszyscy wiedzą, że ma przepukinę, to w końcu jak będzie miał zawał serca, to będzie, a to ten z tą przepukiną znowu przyszedł, to weź go tam, daj mu coś tam, prawda? I jest to jedno z poważnych wskazań. Tutaj pani Julka pisze, że się spóźniła, ale ten live będzie zapisany i będzie do zobaczenia później. Też będzie go można na naszej stronie, tak samo jak 40 innych live'ów będzie można po prostu przeglądnąć i sobie po prostu wrócić do początku naszej rozmowy. Tutaj Małgosia pisze, że 8 lat temu miała gastric bypass, ze 156 schudła do 80, dziś znów prawie 140. Jaka jest dla mnie szansa, czy mogę mieć więcej skróconej pętli, ponieważ wypróżnić się około 6 do 8 razy dziennie. Pani już miała raz gastric bypass i znów przykryła. Co można pani zaproponować? No to trudny temat jest, że tak powiem, ale nie wiem, czy w Polsce ktoś to robi. Na świecie dokłada się opaskę do tego tak zwany banding gastric bypass. Prawda? Więc dokładają opaskę nieregulowaną do tego.
Ale to w Stanach wiem, że to robi. Nie wiem, czy ktoś w Polsce robi takie operacje. Też czasem to słyszałam, ale nie wiem, czy ktoś to robi. Czy HCV... Opaskę Fobiego tak zwaną. Czy HCV zwiększa ryzyko powikłań pooperacyjnych? Oczywiście, bo wątroba jest chora u człowieka. No, zależy oczywiście w jakim stopniu, jak było leczone to HCV, ale HCV zawsze jest ryzykowne. Najpierw należałoby jednak poleczyć HCV, nie wiem, czy interferonem osoba była leczona, czy nie, czy biologią, a potem dopiero pomyśleć o bariacji. Nie pamiętam, czy masz szczepienie WZW, czy zrobić to szczepienie, czy to jest obowiązkowe? Zawsze jest warto zrobić szczepienie przeciwko WZW. Niezależnie od tego, czy ma się być operowanym, czy nie. Właśnie, doktor Szewczyk robił ostatnio tą bandit generalnie, bo właśnie wiem, że gdzieś to słyszałam ogólnie. Także... A, doktor Szewczyk no, robił, tak? Tak. No my nie mamy tych opasek, nie robiliśmy takiej operacji nigdy. Pani pyta, czy jak mieszka w Niemczech, też ma na to szansę, na taką operację, a to jest ta pani po 8 lat po gastric bypass. Ale my nie znamy, jakie są zalecenia w Niemczech, prawda? Nie. No właśnie, bo to no, też są... Jeżeli kierujemy się międzynarodowymi, no to wszędzie są podobne, ale być może Niemcy jakoś tam mają uszczegółowione, bo też w niektórych krajach są jakieś tam narodowe zalecenia. Okej. Jeszcze jakieś pytania, bo pan profesor już będziemy kończyć. Jeszcze dwa pytania i już uciekamy. Tak, prawda? Dokładnie, tutaj już się rozgadali. Więc jest leczenie interferonem, jeszcze ktoś pisze, ale to nie wiem, do czego to jest komentarz. To jest pewnie do żółtaczki, do HCV-a. A, może tak być, może tak być. Dziękuję. Dobrze. Co pan poleci dla osób, które mają non-stop biegunki i wymioty, a nie mają już czym wymiotować? Co zrobić? Wszystkie badania zrobione są w porządku. No, ale to więcej coś musiałbym wiedzieć na ten temat, no bo tak to, bardzo ogólnie to... Wiem, że tam są chyba dwie operacje. Tam jest sleeve i gastric bypass, tego co mi się wydaje. Najczęstszą przyczyną jest zwykle albo jest biegunki, no to albo jest za krótka pętla, może być tak, albo gdzieś jest zwężenie zespolenia i stąd są wymioty, więc to trzeba byłoby trochę badań zrobić, żeby się ustosunkować do tego, no tak ad hoc nie jestem w stanie się do tego odnieść w żaden sposób. Dokładnie, 3 lata po operacji przytyłam 13 kg, co zrobić? No może rozważyć właśnie reoperację. A ja jeszcze myślę, że przeanalizować swoje zachowania dietetyczne z psychologiem. No to o tym to jakby jest to nieodłączny element, ale to rozumiem, że już to wszystko jest na bieżąco robione, bo przy kwalifikacji do reoperacji, no to oczywiście nie tylko to, że ktoś tam przytył jest brane pod uwagę, ale przede wszystkim ocena psychologiczna, która jest sprawą absolutnie podstawową. Ale to nie wspomnieliśmy tego tak samo i przed operacją. Jeżeli człowiek nie uzyska kwalifikacji psychologicznej, to w ogóle nie ma po co przychodzić. Dokładnie. I z dietetykiem też się musi spotkać. No to w ogóle warunek jest. Dla nas już jest tak oczywiste, że zapomniamy to mówić po prostu. Tak, po prostu to jest jakby wchodzi w skład przygotowania do operacji i nie można tego pominąć w żaden sposób. Okej. I ostatnie pytanie. Po miesiącu od operacji, jeśli dłużej siedzę lub stoję, mam bóle skurcze przy tym kwiatku, tam gdzie wyciągali żołądek, a czyli największa rana po prostu. I bóle kręgosłup, waga wyjściowa 95 kg. Muszę wtedy koniecznie się położyć i po jakimś czasie przechodzi. No ale po miesiącu od operacji może tam jeszcze być... Może być. Te bóle w tym miejscu, gdzie się żołądek wyciąga, jeżeli była to... taki szew czasami się zakłada przez całe powłoki, jeżeli troszkę tam krwawi, to my przynajmniej zakładamy szwy wchłanialne i to potrafi boleć nawet do pół roku w tym miejscu, aż się nitka wchłonie. Natomiast kiedyś na samym początku, wiele lat temu, zakładaliśmy nitki niewchłanialne, bo wchłanialnych dobrych takich nie było. No to niestety było to miejsce, gdzie te bóle się utrzymywały bardzo długo. Natomiast teraz zakładamy nitki wchłanialne, nitka się wchłania, te dolegliwości zwykle ustępują. Natomiast miesiąc po operacji może jeszcze tak być. Oczywiście, te powłoki są naruszone, prawda? I teraz no jasne. Teraz pytanie chyba do mnie, czy macie w planach live z Olsztynem? No już był i doktor Lech, i doktor Dowgiało była. Ja myślę, że teraz profesor Michalik, prawda? Co pan sądzi? Profesora Michalika musimy ściągnąć na live. No, myślę, że tak, należy mu się. Ja, oczywiście. Dobrze, już myślę, że już jest 19:10, myślę, że już będziemy kończyć. Także panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo, dziękuję wszystkim, pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że szybkie spotkania na żywo.
Oby. Bardzo to było fajnie, gdyby można było do tego wrócić. Dokładnie. To w takim razie do zobaczenia. I dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Kończę. Do widzenia. Dziękujemy. Już kończę. Momencik.